Dobrego dnia, pasterzu. Witaj, Oruku. To ty, pasterzu. Gromar cię szuka. Nie wiesz, czego chce? Nie, ale lepiej się pośpiesz, pasterzu. Gromar szuka cię już od dłuższego czasu. Co ty knujesz za moimi plecami? A, chodzi ci o... Mogę to wyjaśnić. Czyżby? Chcę się tylko czegoś nauczyć. Tak, a moje owce potrafią tańczyć. Trzymaj się z dala od mojej córki. Od twojej córki? A, naturalnie, my... chcemy zachować czystość do czasu zaślubin. Ja... chcę nauczyć się żyć jak uczciwy człowiek. Chcesz poślubić moją córkę? Kocham ją, a ona mnie. Miłość. Dobre sobie. Skoro chcesz moją córkę za żonę, musisz przejść 3 próby. Taki jest zwyczaj w mojej rodzinie. Trzy próby. To co mam zrobić? Wiesz, gdzie znajduje się grób Melgana? W krypcie. Tuż za gospodarstwem Nuta. Zgadza się. Udaj się do krypty, zabierz sztylet Melgana z jego grobu i mi go przynieś. Czego chciał mój ojciec? Chciał mnie sprawdzić. Sprawdzić? Tak. Powiedziałaś mu o nas? Nie upadłam na głowę. No ale ktoś mu o nas powiedział. Co teraz? Teraz przyniosę twemu ojcu sztylet z grobu Melgana, żebyśmy dostali zgodę na ślub. Chcesz mnie poślubić? Oczywiście. Chcę, tylko to dzieje się tak szybko. Od kogo twój ojciec mógł się o nas dowiedzieć? Może od Oruka. Powiedziałaś o nas Orukowi? Nie, zobaczył nas i o to się pokłóciliśmy. Wybacz, pastuszku, ale nie możesz przejść. Kreto szczury rozlazły mi się po polach. Dopóki się ich nie pozbędę, nikogo nie przepuszczę. Gromar wysyła mnie do grobu Melgana. Gromar. W takim razie przepuszczę cię. Mam nadzieję. Słuchaj, no, pastuszku. Mam dla ciebie propozycję. Jaką? Jeśli wybijesz kretoszczury na moich polach, dostaniesz moją pałkę. To dawaj pałkę. Zajmę się tymi kretoszczurami. Masz kretoszczury na polach? Myślałem, że słońce im nie służy. Słońce im szkodzi, to prawda. Ale mimo to są groźne.
Płonący olej galwak. Niech mi ręka uschnie, jeśli to nie był nóż. Już wróciłeś? Zabiłeś kretoszczury? Pozbyłem się kretoszczurów. Twoje pola znów są bezpieczne. Może by tak trochę wdzięczności? Tak, tak. Dziękuję. Czyżby Gromar ciebie także posłał do grobu Melgana? Skąd ten pomysł? Kto się zapalił olej galwak w krypcie, żeby wypłoszyć kretoszczury na zewnątrz? Czy ty przypadkiem nie używasz tego oleju, żeby przeganiać dzikie zwierzęta ze swych pól? A jeśli tak, to co? Odczep się od Ivy, albo pożałujesz. Przyniosłeś sztylet? Oto sztylet Melgana. Cóż... Pierwsza próba była najprostsza. Jaka jest druga? Musisz dowieść, że potrafisz obronić Ivy. Mam z tobą walczyć? Nie. Jakiś przemytnik najwyraźniej zamieszkał koło Górskiego Jeziora. Przepędź go z naszej wyspy i przynieś mi jego broń jako dowód. Brama do jeziora jest zamknięta. Jeśli mam się zająć tym przemytnikiem, potrzebny mi klucz. Proszę, oto i on. Ruszaj. Dobrego dnia, pasterzu.